Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Najprawdopodobniej wzorem stanowiska wydanego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji za zasadną uzna Rada Miejska Suwałk skargę na działalność dyrektora Miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sprawa dotyczy tragicznego w skutkach zdarzenia, do którego doszło w suwalskim akwaparku w kwietniu 2022 roku. Feralnego dnia, wczesnym rankiem, z pływalni korzystał tylko jeden użytkownik – 65-letni mężczyzna. Pieczę nad korzystającym z niecki miał sprawować pracujący tutaj ratownik, ale jak później ustaliła prokuratura, nie wywiązywał się on z obowiązków prawidłowo. Korzystający z pływalni senior zasłabł podczas pływania i skrył się pod lustrem wody. Przebywał pod nim dość długo, kilka minut, zanim ratownik to spostrzegł. Gdy pracownicy obiektu ruszyli na pomoc, było już zbyt późno. Żadnej odpowiedzialności karnej nie poniósł natomiast dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którego strukturach jest suwalska pływalnia. Sam jednak przyznaje w korespondencji z członkami komisji, że choć prokuratura i sąd nie uznały go odpowiedzialnym za zdarzenie, to on sam, jako odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania ośrodka, nie może nie uznać swojej odpowiedzialności za całokształt zdarzeń zaistniałych na terenie zakładu. Skarga złożona przez syna zmarłego seniora w jego opinii była rozpatrywana przewlekle. Złożono ją w pierwszej dekadzie lipca bieżącego roku i nie została rozpatrzona w ustawowym terminie. Radni bronią się, że z uwagi na złożoność sprawy termin rozpatrzenia był wydłużany, o czym skarżącego informowano. Ich zdaniem trudno tu mówić o przewlekłości, dlatego ten zarzut chcą uznać za niezasadny.